Znajdujemy się we wnętrzu starożytnego wynalazku, jakim jest kamera obskura. Ciemny pokój w dosłownym tłumaczeniu. Polega to na tym, że jeśli zaciemnimy cały pokój, tu ja zakleiłam okno i jeszcze zakryłam kartonem drzwi. Nie jest tak 100% zasłonięte, tu widać różne takie odblaski, które będą, kiedy ja zamknę okno. Ono teraz jest uchylone. Jak jest zamknięte, to tu prawie nic nie widać. Aparat niczego nie nagrywa. Zaciemniamy wszystko. Ma być zupełnie czarno. Zostawiamy tylko jedną małą dziurkę. Ona tak tu nie wygląda ładnie, bo to jest z kartoniku wycięte dziurkaczem i przyklejone tam plasteliną. Kartonik był trochę za cienki, prześwitywał, więc pooklejane plasteliną. I tak, co się teraz będzie działo? Przez tą dziurkę wpada światło odbite z zewnątrz. Wpada w taki sposób, że odwraca obraz i tym sposobem na ścianach i na suficie odbija się świat zewnętrzny. Kiedy okno będzie zamknięte, to tu widać na ścianie bloki, na suficie jeżdżą samochody. Niestety aparat mi tego nie nagrywa. Nagrywa tylko jeśli tutaj blisko na tym płótnie, które sobie postawiłam, jeśli tutaj go podsunę, no to wtedy widać, no nawet teraz coś tam, jakieś takie są smugi. Tu będzie widać osiedle, które widzę z okna. Szkoda, że nie widać samochodów, które jeżdżą po suficie, bo to jest naprawdę czad. Właśnie ten ruch jest wspaniały, no bo taki obrazek statyczny na pewno nie daje tego efektu wow, szczególnie kiedy jest zupełnie rozmazany. Natomiast ludzie chodzący po suficie i te jeżdżące samochodziki, to jest naprawdę niezły czad. Leży na podłodze i sobie to oglądam. Coś jeszcze miałam wytłumaczyć? Nie wiem, może zamknijmy okno i zobaczmy, o co chodzi. Jest ciemno. Widzicie dziurka, przez którą wpada światło odbite. No tu widać, na dole jest niebo, na górze są bloki, czerwony dach budynku, tam jakaś zieleń, drzewa rosną. Po suficie jeżdżą samochody. Nie wiem, coś zwaliłam, jest naprawdę ciemno. Telefon mi tego nie nagra, akurat widzę, że ktoś wyjechał z parkingu, jedzie samochód. Bardzo fajnie to wygląda. Zrobiłam lustrzanką zdjęcie, no tam coś będzie widać. Ten obraz jest oczywiście rozmazany, bo nie ma tu żadnej soczewki, nie ma obiektywu. Po prostu światło wpada przez dziurkę, nie jest skupione. Ale ja nie byłabym sobą, gdybym nie spróbowała i nie przystawiła tutaj czegoś, nie? Do tej dziury. I zobaczmy, co się teraz stanie. O, czekajcie, kiedy ja tu przykładam... Kiedy ja tu przykładam soczewkę, której używam do fotografii makro, to jest po prostu szkiełko powiększające, można powiedzieć. O, dobra, teraz jest. Widać, prawda? Zupełnie ostre momentami. No, trudno mi jest to utrzymać. I to jest po prostu, no tak można powiedzieć, lupka. Obraz jest dużo wyraźniejszy. Wczoraj był niezły czad, jak był zachód słońca. Tak ładnie jest słoneczko, świeciło mi tu na regale. Taki mały punkcik czerwony się odbijał. No. Gdzie? Aparat tego nie nagrywa ostro, no bo ja to telefonem kręcę, więc widać dużo gorzej. O, widać samochody jeżdżące trochę. Ale ja to widzę całkiem wyraźnie. Żeby pokazać samochód, to tam bym musiała trochę wyżej. O, przejechał samochód. Musiałoby być wyżej to płótno. Ja to postawiłam na parapecie i po prostu nie mam ręki, żeby to dać wyżej. Na statywie nie bardzo mam jak zamontować. No to tyle. Jesteśmy we wnętrzu aparatu. Szczególnie właśnie, kiedy jest tutaj zamontowana soczewka. No to w zasadzie jest to aparat. Gdybyśmy mieli materiał światłoczuły, jakiś papier czy coś takiego, możemy to naświetlić, utrwalić.
i jest zdjęcie. Tak to powstaje. Wycieczka do wnętrza aparatu.